Zapraszamy do wysłuchania książki Detektywi na tropie zdrowia, czyli historia, która zmieni nawyki żywieniowe twojego dziecka. Zobaczcie na okładkę. W książkach na początku pisze się podziękowania często. No i my tutaj napisaliśmy dla cudownych dzieci Helenki, Krzysia i Wojtusia. Dzięki wam mamy szansę lepiej poznać siebie i pięknie żyć. No to zaczynamy. Wstęp. Witaj w świecie trójki młodych i ciekawskich detektywów Helenki, Krzysia i Wojtusia. Przyjaciele odwiedzają ciekawe miejsca i podróżują wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ich pomoc. Ich wyprawy są pełne niebezpieczeństw i zwrotów akcji, a także, jak to bywa w świecie bajek, pojawia się czarny charakter, który próbuje im przeszkodzić. I tym razem nie mogło być inaczej. Złoczyńca o imieniu Cukron rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o jedzeniu, wprowadzając ludzi w błąd. Król śmieciowego jedzenia jest zdeterminowany, by ukryć prawdę o zdrowym odżywianiu i nie cofnie się przed niczym, by jego imperium niezdrowej żywności kwitło. Ta książka to nie tylko opowieść o trójce żądnych przygód dzieci, ale także przewodnik, który pomoże ci zrozumieć, jak ważne jest zdrowe odżywianie. Jesteśmy przekonani, że niezależnie od tego, czy jesteś dzieckiem, czy dorosłym, informacje i lekcje zawarte w tej książce będą dla ciebie pouczające i interesujące. Dzięki swoim umiejętnościom detektywistycznym i determinacji detektywi odkrywają prawdę o tym, co sprawia, że dieta jest zdrowa. Po drodze spotykają nowych przyjaciół, stawiają czoła wyzwaniom i uczą się cennych lekcji na temat odżywiania i tego, jak pięknie żyć, jednocześnie próbując udaremnić niecne plany cukrowe. Zapnij więc pasy i przygotuj się, by dołączyć do Helenki, Krzysia i Wojtusia w ich misji edukowania innych na temat zdrowego odżywiania i przekonaj się, czy uda im się pokonać cukrona. Część pierwsza. Historia zmieniająca nawyki żywieniowe. Pierwsze zadanie detektywów. Rozdział pierwszy. Biuro detektywów znajduje się w urokliwej i spokojnej wiosce nad pięknym jeziorem. Ich siedziba to klimatyczny domek, którego zewnętrzna część jest jak z bajki, z kwitnącymi w skrzyniach kwiatami, pnącym się bluszczem i małym ogródkiem warzywnym, w którym młodzi detektywi uprawiają różnorodne rośliny. Przy drzwiach wisi ręcznie malowana tabliczka z napisem „Biuro detektywistyczne, można pięknie żyć”. Po wejściu do biura gości wita przyjazna atmosfera, a ściany zdobią plakaty oraz infografiki wyjaśniające zasady niskowęglowodanowego stylu życia, korzyści płynące z ograniczania spożycia cukru oraz znaczenie spożywania zdrowych tłuszczów i białek. Każdy detektyw ma wyznaczone miejsce do pracy, które odzwierciedla jego indywidualne zainteresowania i umiejętności. Kącik Helenki wypełniony jest narzędziami i zasobami naukowymi, takimi jak mikroskop i zbiór podręczników dotyczących żywienia, biologii człowieka i bezpieczeństwa żywności. To miejsce podkreśla jej pasję do zrozumienia nauki stojącej za zdrowym odżywianiem. Obszar Krzysia koncentruje się na historycznych i kulturowych aspektach jedzenia niskowęglowodanowego. Na jego półkach znajduje się ogromna kolekcja książek o tradycyjnej kuchni, dietach przodków i ewolucji nawyków żywieniowych. Biurko Krzysia jest często zawalone notatkami na temat wpływu rolnictwa na ludzkie zdrowie, a także mapami i dokumentami dotyczącymi niskowęglowodanowej żywności pochodzącej z lokalnych źródeł. Przestrzeń Wojtusia to czysta kreatywność i twórczy chaos. W jego części znajduje się duża tablica, na której detektywi zapisują pomysły dotyczące przyszłych wydarzeń oraz warsztatów mających na celu podnoszenie świadomości na temat zdrowego odżywiania.
kolorowe szkice owoców i warzyw wraz z makietami projektów, materiałów promocyjnych zdobią jego biurko, ukazując talent chłopca do wizualnego opowiadania historii. W biurze nie mogło zabraknąć przytulnej kuchni, w której detektywi eksperymentują z niskowęglowodanowymi przepisami, prowadzą lekcje gotowania i organizują degustacje dla sąsiadów. Kuchnia jest wyposażona w kuchenkę, lodówkę i duży drewniany stół otoczony taboretami, a całość tworzy wygodne i przytulne miejsce do nauki oraz przygotowywania wspólnego spożywania zdrowych posiłków. Naszych detektywów łączy nie tylko pasja do rozwiązywania zagadek i propagowania niskowęglowodanowego stylu życia, ale także zamiłowanie do grania w gry planszowe w wolnym czasie. Część domku została przekształcona w komfortowy pokój gier. Centralnym elementem tego pokoju jest duży, solidny, drewniany stół z miękkimi krzesłami. To tutaj dzieciaki zbierają się, aby bawić się, ale także opracowywać strategię, lupiąc orzechy, ser i paluszki warzywne. Podczas sesji gier detektywi nie tylko dobrze się bawią i pielęgnują przyjaźnie, ale także doskonalą umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji i negocjacji. Ich biuro jest niczym oaza, w której mogą pielęgnować zarówno swoje zajęcia zawodowe, jak i wspólne hobby oraz relaksować się i cieszyć swoim towarzystwem. I właśnie w trakcie kolejnej rozgrywki do biura detektywistycznego zadzwonił telefon. Halo, słucham, odebrał Wojtuś. Czy dodzwoniłam się do biura detektywistycznego Można Pięknie Żyć? Odezwał się przerażony głos kobiecy. Tak, ale kto mówi? Zapytał zdziwiony detektyw. Nie mogę powiedzieć, ale potrzebuję waszej pomocy. Kobieta brzmiała, jakby za chwilę miała się rozpłakać. Proszę się niczego nie obawiać i powiedzieć, o co chodzi. Zrobimy wszystko, aby ci pomóc, zachęcił do rozmowy Wojtuś. W naszym miasteczku, w Międzygórzu, zaczęła tajemnicza postać, powstała fabryka. Produkują tam napoje do picia. Są w każdym sklepie, można je kupić dosłownie wszędzie. Mam złe przeczucia co do tych napojów, mimo że na ich opakowaniu jest informacja, że są zdrowe. Jak tylko rozpoczęła się produkcja, coraz więcej dzieci zaczęło chorować. Moim zdaniem to nie przypadek. Proszę, zbadajcie tę sprawę, pomóżcie dzieciakom. To wszystko brzmi podejrzanie, zauważył Wojtuś. Czy wiesz, jak dostać się do tej fabryki? Nikt dokładnie nie wie, gdzie się znajduje. Jest to owiane tajemnicą. Musicie porozmawiać z ludźmi. Może ktoś powie wam coś więcej. Pospiesznie oznajmił głos w słuchawce i zakończył rozmowę. W biurze detektywów zapanowało poruszenie. Krzysiu, Helenka i Wojtuś zebrali się przy stole, aby przygotować plan działania. Posłuchajcie, detektywi, rozpoczął Krzysiu. Przed nami ważne zadanie, sami słyszeliście. Musimy dowiedzieć się, czy rzeczywiście istnieje jakiś związek między powstaniem fabryki, napojami, a coraz większą ilością zachorowań. Macie jakieś pomysły? Najpierw powinniśmy się udać do Międzygórza i porozmawiać z mieszkańcami. Ktoś z nich powinien wiedzieć, gdzie jest ta fabryka, zaproponowała Helenka. Świetny pomysł. Musimy jak najszybciej dostać się do fabryki i porozmawiać z właścicielem, dodał Wojtuś. Ale zanim wyruszymy, wtrącił się Krzysiu, chodźmy odwiedzić panią Czapską. Ona zawsze nam mądrze doradzi. Pani Izabela Czapska to przesympatyczna starsza pani, która mieszka niedaleko biura Można Pięknie Żyć. Ze swoim ciepłym uśmiechem i błyszczącymi oczami stała się ukochaną postacią w okolicy. W związku z tym, że mieszka we wsi od wielu lat, posiada rozległą wiedzę o jej historii, mieszkańcach, a także tajemnicach. Jej bystra pamięć i zdolności obserwacyjne sprawiły, że stała się nieocenionym pomocnikiem dla Helenki, Krzysia i Wojtusia podczas ich dochodzeń. Często można ich spotkać, szukających tutaj wskazówek przy filiżance pachnącej herbaty i świeżo upieczonych, niskowęglowodanowych smakołyków.
Pani Izabela jest wiernym kibicem detektywów i wspiera ich działania, dzieląc się własnymi doświadczeniami i tradycyjnymi przepisami. Jako utalentowana kucharka często uczy ich, jak przygotowywać pyszne, niskowęglowodanowe wersje lokalnych potraw, które następnie oni włączają do swoich warsztatów i lekcji gotowania. W zamian detektywi pomagają sąsiadce w różnych zadaniach i obowiązkach w jej domu, takich jak pielęgnacja jej pięknego ogrodu kwiatowego, robienie zakupów spożywczych czy pomoc w sprzątaniu. Ich więź jest tak mocna, że z czasem pani Czapska stała się dla dzieciaków kimś w rodzaju zastępczej babci. Dzieli się swoją mądrością, rozbudza ich ciekawość i udziela całej trójce cennych życiowych lekcji. Dzień dobry, dzieci. Jak się dzisiaj macie? Rzuciła przyjaźnie starsza pani. Dzień dobry, pani Izabelo. U nas wszystko dobrze. Dziękujemy. Przywitali się detektywi. Chodźcie, kochani. Już robię wam pyszną herbatę. Zaprosiła dzieci do środka. Detektywi rozsiedli się wygodnie w fotelach i popijając ciepłą herbatę, kontynuowali pogawędkę. Pani Izabelo, zaczęła nieśmiale Helenka. Odwiedziliśmy panią, bo potrzebujemy kilku wskazówek, a pani nam zawsze mądrze doradzi. Detektywi ze szczegółami opowiedzieli historię z telefonem i tajemniczą osobą z Międzygórza. Jak zwykle mogli liczyć na pomoc uśmiechniętej starszej kobiety. Tak, drogie dzieci, zaczęła pani Izabela. Słyszałam niepokojące wieści o cukronie i jego nowej fabryce. Sprzedaje różnego rodzaju niezdrowe produkty, przez które dzieci chorują. Cukronie? To jest cukron, zdziwił się Wojtuś. Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy o kimś takim. O rany, wy nie wiecie, kim jest cukron? Zdziwiła się pani Czapska. Jest właścicielem największej firmy produkującej słodycze i przekąski. Nie jest to zwykły przedsiębiorca, ale zły człowiek. Dąży do tego, aby wiele osób, zwłaszcza dzieci, uzależniło się od jego produktów. Naprawdę? To jest straszne. Jak możemy go powstrzymać? Spytała Helenka. Nie jestem pewna, ale słyszałam plotki, że jego fabryka jest dobrze ukrywana, kontynuowała pani Czapska. Jeśli ją znajdziecie, może uda się wam go powstrzymać. Czy podpowie nam pani, od czego zacząć poszukiwania? Zapytał Krzysiu. Słyszałam, że cukron sprzedaje swoje produkty w większości sklepów, odpowiedziała pani Czapska. Jeśli porozmawiacie z ludźmi w Międzygórzu, może uda wam się zdobyć więcej wskazówek i dotrzeć do fabryki. To piękne miasteczko, jedno z moich ulubionych miejsc do wypoczynku. Dziękujemy pani za wszystkie informacje. To na pewno nam pomoże, powiedział Krzysiu, odnosząc się z wygodnego fotela. Nie ma za co, dzieci. Pamiętajcie, ważne jest, abyście byli ostrożni i pracowali razem. Cukron nie jest prostym przeciwnikiem do pokonania, ale jestem pewna, że sobie z nim poradzicie, zapewniła ich starsza pani, odprowadzając ich do drzwi. Wychodząc z domu pani Czapskiej, detektywi byli pełni determinacji. Mieli teraz pełniejszy obraz sytuacji i choć wyzwanie było ogromne, byli gotowi stanąć na wysokości zadania. Więc co robimy teraz? Zapytał Wojtuś, kiedy wrócili do swojego biura. Pierwszym krokiem będzie dotarcie do Międzygórza i rozmowa z mieszkańcami, powiedziała Helenka, przeglądając notatki, które zrobili podczas rozmowy z panią Czapską. Może ktoś z nich zna drogę do fabryki cukrona. Zgadza się, zgodził się Krzysiu. Ale musimy być też przygotowani na to, że cukron na pewno nie będzie chciał, abyśmy odkryli jego tajemnicę. Musimy być ostrożni. Zdecydowanie, przytaknął Wojtuś. Ważne, że mamy siebie nawzajem. Razem możemy zrobić wszystko. I to już koniec pierwszego rozdziału, a na koniec mamy do was kilka pytań, które sprawdzą, czy wiecie, co się działo w tym pierwszym rozdziale. Pytanie pierwsze. Napiszcie w komentarzu, jak nazywa się biuro detektywistyczne, o którym czytaliśmy w pierwszym rozdziale. Jeżeli już odpowiedzieliście na to pytanie, to następne jest takie. Co detektywi lubią robić w wolnym czasie? Pewnie jest ciastka. Albo lody. Albo...
szukać przebiegłych przedsiębiorców, którzy trują cały świat? Możliwe. A co wy myślicie na ten temat? Jaka jest wasza odpowiedź? Koniecznie powiedzcie na głos i napiszcie w komentarzu. Następne pytanie jest trudne. Ja nie pamiętam, powiem szczerze, a czytałem tą książkę. Który detektyw odebrał telefon? To rzeczywiście jest trudne pytanie, ale spokojnie, nie martwcie się. Przejrzyjcie ten rozdział jeszcze raz, albo przesłuchajcie ten film i odpowiedzcie na to pytanie. Albo pytajcie rodziców, pewnie oni pamiętają. Kolejne pytanie jest, myślę, że bardzo proste. Dlaczego dzieci w Międzygórzu zaczęły chorować? Co takiego się stało lub kto za tym stoi, że dzieci w Międzygórzu zaczęły chorować? Dlaczego one zaczęły chorować? Piszcie w komentarzu albo odpowiadajcie sobie po cichutku w głowie. Kolejne pytanie, jak się nazywa ta pani sąsiadka, sąsiadka detektywów, charakterystyczne nazwisko? Przypominam, detektywi bardzo lubili i lubią chodzić do tej pani po porady, a ta pani zawsze uraczy ich i ugości jakimś niskowęglowodanowym przysmakiem. No i na sam deser niskowęglowodanowy pytanie, kim jest ten wielki zły cukron? Aż mi się włos na głowie zjeżył. Na brodzie. Na brodzie, bo ja wiem, kto to jest, ale czy ty wiesz, kto to jest cukron? I tym sposobem dotarliśmy do końca pierwszego rozdziału. Cieszymy się, że z nami jesteście i pamiętajcie, że zdrowie zaczyna się od wiedzy, a wiedza jest właśnie w książce Detektywi na tropie zdrowia. Zapraszamy na kolejny rozdział, który będziemy czytać, Podróż do Międzygórza, rozdział drugi.